Witanko. No, czeka już na mnie płyta w paczkomacie, ale okazało się, że jak myślałem, że to będzie jakaś inna część z serii tej tutaj Trans All Stars, to okazało się, że to jest taka sama, tylko tutaj jakaś naklejka to mnie zmyliło, nie doczytałem dobrze, także tej płyty nie odbieram. Zgłosiłem zwrot. Jutro ta płyta wróci, bo po co mi dwie takie same? Też, że wcześniej tego nie zauważyłem. A za to zamówiłem więcej tych technoparty. Kilka części takich właśnie technowatych, transowatych, bo one tylko na początku były takie technowate, transowate i może gdzieś tam w dalszej serii, ale ja pamiętam kiedyś, jak te około 30 lat temu je kupowałem razem z gazetą Technoparty, to do czwartej chyba kupiłem, a później już mi się nie podobały i przestałem ją kolekcjonować. No a później jak się trochę osłuchałem, to i te pierwsze sprzedałem. Teraz te, co zamówiłem, jeszcze cztery, też nie wszystkie są z tych pierwszych czterech, jakie miałem kiedyś, bo widocznie gdzieś tam dalej w tej serii wrócili do tych takich technotransów, no bo ogólnie to jest w końcu technoparty, nie? Także jeszcze cztery takie płytki mi przyjdą. A no dzisiaj tak chciałem jeszcze raz omówić różnice, bo to są zasadniczo nowe sprzęty u mnie, no najnowsze póki co. I te tutaj membrany, bo zawieszenia są gumowe chyba, ale jakieś takie jakby nie do końca idzie stwierdzić, że to jest materiał. Zresztą może to jest materiał jakiś taki gruby, gumowaty, bo na taką zwyczajną gumę, jak w innych głośnikach, gdzie jest typowe gumowe zawieszenie, to mi nie wygląda, bardziej na właśnie płócienne, ale no już nieważne zawieszenie, ale myślałem, że membrana jest tutaj plastikowa, bo jest taka kratka i zacząłem to przecierać, bo jest takie pożółkłe trochę, jak i kopułka jest taka trochę pożółkła, tak i membrana. Możliwe, że to ze starości, albo też to było w domu jakiegoś palacza. No i dobrze, że się zorientowałem, że to jest jednak papier, a nie plastik, bo po przecieraniu pojawiły się tu takie wytarcia, takie kuleczki, musiałem je trochę palcem pościągać i nie ruszam tego więcej. Drugiej w ogóle nie ruszałem. A druga ta z uszkodzonym tym plastikiem, tą zabudową plastikową, która z początku była mocno połamana. Pozbierałem wszystkie kawałki, to już wam pokazywałem poprzednio. Była tu najpierw izolacja pomalowana, czarna izolacja pomalowana srebrnym markerem. Później przykleiłem tu zwykłą szarą taśmę, która okazała się zbyt ciemna i wyglądało to jeszcze bardziej, się wyróżniało, może nie gorzej, bo taśma przynajmniej była równomierna, a nie jakaś pomazana markerem, ale było to zbyt ciemne, jeszcze bardziej to się wyróżniało. Także w końcu wziąłem tu tą zbrojeniową, nieważne, że jest kratka, bo tam są żyłki pod tą taśmą. To jest taka taśma jak w horrorach, gdzie psychopaci wiążą ofiary, oklejają taką taśmą. No i się nie dziwię, bo to jest taśma tak mocna, że ciężko takim ofiarom by było ją rozerwać, bo mamy tutaj żyłki co jakieś 2 mm, bardzo cieniutkie, ale jednak wzdłuż i w poprzek, ale nieważne. No ważne, że ta taśma przynajmniej ma prawie taką samą barwę i tak z dystansu, ani specjalnie nie przyglądając się, nie widać, że ona jest w kratkę, a nawet jak jest w kratkę, to przynajmniej jakoś taką symetryczną kratkę. No i wygląda to chyba lepiej niż poprzedni marker albo ta zbyt ciemna, szara izolacja, także już to niech tak zostanie. No a co miałem jeszcze omówić? Te wieżyczki, no bo na takich techniawkach, zresztą na każdej muzyce słychać tą różnicę, no bo wcześniej mi się PM22 wydała taka idealna, sorki,
coś ze mnie wyskakuje, bo jakaś kolacja. Także no wydawała mi się idealna, bo brzmi bardzo ładnie, ale brzmi też bardzo podobnie do Kondora, tyle że no dużo mocniej. A Kondor właśnie brakuje mu takiej trochę tej pełni, jak to niektórzy mówią, średnich tonów mu brakuje. Ale on ma też tak bardzo wyeksponowane te wysokie i niskie w taki sposób, że to tak trochę jakby skrzeczy, brakuje tej takiej krągłości. No i właśnie PM22 ma bardzo podobnie. Także jak wcześniej mi się ona wydawała bardzo ładna, znaczy ona jest bardzo ładna, no bardzo ładnie gra. No i z wyglądu też jest niebrzydka. Tak. Po zakupie AK-44 zauważyłem, że może tutaj jest troszkę, ale naprawdę no tak nie jest to aż tak denerwujące, że tu jest mniej wysokich tonów, bo tutaj czasami zdaje się ich być zbyt dużo, także tutaj i tak jest równowaga zachowana. No i tutaj te basy, chociaż są pewnie ze względu na te ogromne bas refleksy, takie trochę bardziej jakby pudłowate te basy są, ale no są o tyle mocniejsze niż w PM22, chociaż też jakoś nie tak bardzo znacznie. No ale w PM22 są bardziej naturalne, ale jednak, no jednak tutaj słychać tą różnicę mocy, ale ona nie jest jakoś wielka w stosunku do parametrów, jakie są podawane w tej i w tej wieży. No to to się wcale jakoś nie przekłada na tą moc, bo ta jest tylko troszeczkę mocniejsza. Chociaż może i ona jest głośniejsza od tej, ale też nie wiadomo. Nawet jeśli jest głośniejsza, to na pełnej głośności ona traci trochę bas, także to nie ma większego znaczenia, czy ona drze się głośniej z mniejszym basem, czy nie. Bo tutaj przynajmniej basu nie tracimy, tylko no właśnie, jak już zauważyłem, PM22 gra tak bardziej trochę nieznośnie dla ucha, jak się daje głośniej. Ona potrafi tak skrzeczeć, czyli no wychodzi na to, że te tony, których tutaj jest za dużo, to muszą być te średnie wysokie. A tutaj mamy w AK-44 nie mamy za dużo średnich wysokich, tutaj nic nie kuje w uszy. Jedynie właśnie te niskie średnie znowu, które dodają trochę tej pudłowatości. No ale tak ogólnie to te wieże, jak już mówiłem gdzieś wcześniej, są jakościowo tylko trochę inne, brzmieniowo. Ale wcale nie można powiedzieć, żeby któraś była gorsza czy lepsza od drugiej, bo naprawdę mi się podobają obydwie, a nawet ostatnio jakoś częściej, więcej lubię słuchać tej AK-44, także no mi się wydaje, że mam na tyle czułe ucho, że potrafię wyłapać tą jakość, co mi się podoba bardziej. I PM22 jakościowo wcale tej AK-44 nie rozwala, ale też spodziewałem się, że AK-44 ją zmiecie, przynajmniej z tego, co mi Michał mówił. No zmieść to jej nie zmiotło, tej PM22, ani trochę, ale troszeczkę, no może nie pokonuje, ale na pewno ma jakieś walory na plus w stosunku do tej PM22. One po prostu grają inaczej. Każda z nich ma swój klimat. Tutaj, jak mówiłem, trochę bardziej skrzeczący dźwięk, tak więcej taki właśnie coś w stylu jakby z mniejszych głośników. Słychać, że to jest coś z mniejszych głośników, takie trochę skrzeczenie. Ale za to basy są naturalniejsze. Może troszeczkę słabsze, ale są naturalniejsze. Ale obydwie mają ładną przestrzeń. To była PM22. Tak sobie tutaj omawiając te różnice, przeskakuję z jednej na drugą. Teraz to samo nagranie na AK-44. Słychać te różnice, ale obydwie grają bardzo ładnie. Obydwie mi się podobają. I co dziwne, mimo że może ta wydaje się no wcale nie lepiej. Troszeczkę naturalniejszy bas, ale za to soprany jednak bardziej skrzeczące, wysokie.
Może same sopraniki, talerzyki są takie ładne, czyściutkie, ale gdzieś te średnie, wysokie takie są trochę za bardzo skrzeczące, za dużo ich jest po prostu. A tutaj trochę ten bas taki jest dudniący, ale też nie na tyle dudniący, żeby ją dyskredytować, bo naprawdę ona gra ładnie. Ten bas wcale nie jest brzydki. Tyle, że po przejściu z takiej PM22 na AK-44 słychać, że tutaj jest bas, mimo że mocniejszy, jest trochę mniej naturalny. Ale też to fajnie gra, super to gra. Co dziwne, zbliżając się do tej wieży, może to dlatego, że mam gwizdki na zewnątrz, wysokotonowe głośniczki. Nie wiem właśnie, czy w tej wieży powinna być kolumny rozstawione basami do wewnątrz, a sopranami do zewnątrz, czy na odwrót. Chyba teraz po czasie mi się wydaje, że jednak tymi bas refleksami to powinno iść do środka, co by też dawało wrażenie, że jest więcej basu, a wysokotonowymi no tak samo, bo i to jest na zewnątrz, i to jest na zewnątrz, czyli bas refleksy i wysokotonowe do wewnątrz jednak. Zdaje mi się, że wtedy by to było lepiej słyszalne wszystko, bo teraz to tak jakby, żeby fajnie te sopraniki do nas trafiały, trzeba się odsunąć przynajmniej na metr, bo jak się tylko zbliża, to gdzieś te soprany maleją. Ciekawe, czy to ten efekt będzie słyszalny na telefonie. Teraz jestem bliżej, oddalę się i soprany powinny się poprawić. No, na żywo słyszę wyraźnie tą różnicę. No i dobra, to myślę, że na tyle już takiego bardziej szczegółowego omawiania różnicy brzmienia tych wież. No bo technicznie to oczywiście AK-44 jest o wiele lepsza. Tutaj są dwa magnetofony, tutaj jest zmieniarka na 5 płyt. Ten analizer, czy jak to się tam nazywa, te efekty świetlne, ten korektor. No super to wszystko, tutaj jest to wyposażenie, jest ekstra w tej wieżyczce. No a ta jest bardzo skromna taka pod względem sprzętowym, technicznym. No ale to w końcu jest taka, no nie wiem, czy mini, czy mikro wieżyczka, a ta to już jest taka mini albo midi wieżyczka, bo na pewno jest o wiele większa od tej. Tak samo kolumny też są, powiedzmy, mniej więcej o tyle większe, co te wieże. No w sumie tak, no bo tutaj prawie że wieża w PM22 jest taka kolumna, tyle że trochę szersza, a w AK-44 chyba nawet kolumny są trochę szersze. Zaraz tak na oko niech to sprawdzę. Nie no, chyba też kolumny są troszeczkę węższe. Może od góry to sprawdzę. Nie, chyba wieża, jednak wieża też jest wieża o te około 2 cm szersza. A w głąb? W głąb też wieża o jakieś kilka centymetrów, czyli no mamy prawie taką samą różnicę. O tyle, ile kolumny są mniejsze od wieży w PM22, to mniej więcej o tyle samo też kolumny od wieży są mniejsze od AK, znaczy od wieży w AK-44, tyle że całościowo AK-44 jest według mnie o jakieś, no na pewno za 40% większa. No ale dobra, bo tutaj już zaczynam głupoty opowiadać. A miałem tylko mówić takie zasadnicze różnice i czekam na płytki następne Technoparty, 4 sztuki, nie wiem czy one też są podwójne, na pewno niektóre będą podwójne, także prawdopodobnie jutro one już dojdą, a póki co zmykam, trzymajcie się, hej. A i jeszcze na koniec taka ciekawostka, bo na tej trochę ciszej nagranej płycie, nieoryginalnej,
Tak, tutaj na przykład na Sandrze. No poza tym, że AK-44 gra ładniej niż Sharp, chociaż Sharp też gra ładnie, ale AK-44 gra przestrzenniej i ma lepsze soprany i to jest dużo, ale też jest głośniejsza. Głośniejsza jest tylko, że na maksie traci bas, ale kiedy się zdejmie głośność tak troszeczkę, żeby tego basu nie traciła, to ona wtedy gra mniej więcej tak głośno jak Sharp na maksa. Przynajmniej na tej płycie, bo ta płyta jest cichsza, podkreślam jeszcze raz. Ale zaraz też sprawdzimy to na głośniejszej techniawce oryginalnej, ale najpierw pokażę na tej Sandrze, o co mi chodzi. Teraz podjadę tak głośno, aby nie stracić basu. Ale no maksymalnie głośno, tak żeby nie tracić basu. I teraz to samo na Sharpie. Od razu dam na maksa, bas też jest X-bas włączony, żeby było full wypas, pełne możliwości Sharpa i jedziemy z tym samym utworkiem. Full. Dobra, teraz ten sam eksperyment na głośniej nagranej, na głośno nagranej płycie, na Techno Party na przykład. Tylko od razu tak minutę dalej pogonię. Albo nawet dwie. I tutaj to samo, daję wieżę na tyle głośno, żeby nie stracić basu. Czyli mniej więcej tak. I Sharp na maksa, bo on basu nie traci, dając głośność na maksa. Już jest 30, X-bass, 2 minutki dalej, żeby był ten sam moment. I jedziemy z tym koksem. No tutaj dłużej przewija niestety. Jednak się pomyliłem, jednak Sharp jest głośniejszy. Znaczy, wieża byłaby głośniejsza może jakby nie traciła basu, a Sharp jest głośniejszy z mocnym basem. Wieża może będzie tak samo głośna, ale już nie będzie miała takiego basu. No o wiele bardziej ten bas ona traci, dając ją na maksa, niż Sharp, który też zdaje się jakby ciut traci jednak. Jak sprawdzam na takiej techniawce, zobaczcie, teraz łupię tak mega mocno ten bas, a podjadę na maksa
Zdaje się, że on tak do połowy głośności ma taki mega mocny. A od połowy głośności jakby ciut traci i już do końca głośności utrzymuje ten sam bas. No ale może mi się zdaje, albo ten spadek tak od połowy głośności jest taki niewielki. No ale to jest jednak, ten sprzęt nie rozczarowuje, on jest naprawdę bardzo stabilny. Jest i głośny, i mocny. Wieża tylko gra ładniej. Ale tutaj nic nowego nie odkryłem, no wyszło na to samo co wtedy, jak Sharp stał tam, pod ścianą. Mimo że go postawiłem tutaj i z tyłu tak za specjalnie nic nie ma, bo jest jeszcze przestrzeń, to on i tak jest bardziej basowy i głośniejszy niż ta wieża, chociaż wydawało mi się, że tak nie będzie, przynajmniej na tej cichszej płycie tak się wydawało, ale na dobrze nagranej, głośno nagranej płycie jednak Sharp nadal zwycięża. No ale to już tylko tak jako ciekawostka, zrobiłem tą dogrywkę i uciekam. Hej.